panie trenerze, to w końcu w jakiej chodzę? W pół ciężkiej czy w średniej? Co ja mam w końcu robić? Na razie weź się za robotę. Najbardziej bodajże imponowało mi u pana Sztama to, że potrafił wzbudzić respekt i szacunek. Często zdarza się, że ktoś cieszy się jednym tylko z tych cech, że albo się go boją, albo go tylko lubią, a nie respektują. Ja u pana Sztama podziwiałem to i zawsze starałem się, czy mogę nawet powiedzieć, dążyłem do tego, czy marzyłem o tym, żeby potrafić dojść do tego. Wiesz, wszystko ładnie, pięknie. Niby proponują mi współpracę, mówią o moim doświadczeniu, ale jak byłem na zgrupowaniu, sami mnie wezwali, ja się nie prosiłem. Wyznaczyli składy, nawet nie spytali się o moje zdanie. No, wiesz, mogli zrobić sami jak chcieli, ale brakuje im chociaż dobrego wychowania. Tak. Kiedyś zawodnikowi pokazuje na tarczy, a podchodzi do mnie trener i głośno mówi: panie Feliksie, to kiedyś tak się pracowało. Poznaję z Londynu. MacTaggart. A pamiętasz, Kaziu, jak przyszedł MacTaggart do szatni w Rzymie i pokazał trzy? Jest napisane w księdze Abakuka, że do trzech razy sztuka. No, Kaziu. Zawsze brakowało mi czasu, a teraz, kiedy go mam w nadmiarze, to nie wiadomo, co z nim zrobić. Kim był właściwie ten człowiek? Zajmował się boksem. Znał boks, bo znał życie. Każdy z nas walczy. Uczył, jak walczyć, nie łamiąc reguł. Urodził się w 1901 roku w Kościanie i jako 19-letni młodzieniec został instruktorem jazdy konnej w Centralnej Szkole Kawalerii w Grudziądzu. Wzrastał więc w atmosferze ułańskiej i wiele z tej atmosfery bojowości i fantazji oraz ofiarności dla służby przeniesie potem na każdy ring, gdzie walczyć będą polscy pięściarze. Sam także boksował, ale nie zrobił kariery. Stoczył zaledwie 13 walk, odnosząc 11 zwycięstw. Doszedł jednak do przekonania, że będzie lepszym trenerem niż pięściarzem. W 26 roku zaangażowało go jako trenera Poznańska Warta, pierwszy potężny klub bokserski w Polsce. 10 lat później objął opiekę nad całą kadrą narodową. Już w rok później Polska zdobędzie tytuł drużynowego mistrza Europy w Mediolanie, a Polus i Chmielewski zdobędą pasy mistrzowskie. Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny
Wychowankowie Sztama po raz drugi zwyciężyli zespołowo w Mistrzostwach Europy w Dublinie. Złoty pas zdobył Kolczyński, a Czortek, Pisarski i Szymura tytuły wicemistrzów. Trudno wyliczyć wszystkich znakomitych pięściarzy, jakich wtedy wychował. Największym talentem był chyba legendarny Kolka. On i jego koledzy zwyciężali na ringach całej Europy, a także za oceanem. Trener Sztam nie był profesorem, nie kończył AWF-ów ani uczelni pedagogicznych, ale stał się wybitnym pedagogiem, bo był mądrym, pogodnym i cierpliwym człowiekiem, obdarzonym rzadkim skarbem – intuicją. Życie prywatne papy Sztama toczyło się pogodnie i szczęśliwie, choć miał niewiele czasu dla rodziny. Dochował się trzech synów i jednej córki. Schyłek lat międzywojennych. Krótkie urlopy pomiędzy obozami i meczami. Upalne lata i siarczyste zimy. Klimat tamtego czasu żyje jeszcze w rodzinnym albumie państwa Sztamu. Rozkwit polskiego boksu przerwała dopiero wojna. Po wojnie pierwszy nasz medal olimpijski to znowu zasługa jego wychowanka, a pierwszy złoty medal polskiego sportu, kiedy dźwigaliśmy się ze zniszczeń, zdobył także jego uczeń. Oto rok 1953. Warszawa. Wokół ruiny. Jeszcze biednie i smętnie. Wiosna 1953 roku. Tak zaczyna się jedna z sekwencji dokumentalnych, wskrzeszająca miniony czas i piękną postać trenera, mądrego człowieka. Następna walka o złoty pas mistrza Europy, Kruża Zasuchin. Zasuchin zasłynął jako mistrz nokautu, zmiótł z ringu już dwóch przeciwników. A Kruża? Kruża jest dziś w życiowej formie. Ubiega każdy atak przeciwnika, paraliżuje jego akcję w zarodku. Znakomity! I punktuje do ostatniego gongu. Sztam. Wielki triumf przeżywa dziś Felix. Dosyć. Co kilka kroków przysiad. Kolanka razem, ramię na przód. Stop. Synuś, co ty tam robisz? Nic. Chciałem obejrzeć.
Co chciałaś obejrzeć? Rękawice. Słuchaj. Jak ty się nazywasz? Leszek. Leszek Drogosz. Chodzisz do szkoły? Chodzę. Uczysz się dobrze? Dobrze. 96? 63. Nie, 4 chyba. W szkole cię biją pewnie? Nie, trochę. Leszku, jak nauczysz się tabliczki mnożenia, to do nas przyjdziesz. A teraz wyjdę. No cóż, okazałem się bardzo wytrwałym uczniem. Nauczyłem się szybko tabliczkę. Już na drugi raz, na drugi trening przyszedłem z prośbą: panie trenerze, już się nauczyłem, niech mi pan pozwoli trenować. I właściwie od tej pory zostałem, ja tak przynajmniej sądziłem, zawodnikiem SHL Kielce. Pierwszy wielki sport, jaki się zaczął, to datuje się od roku 50, kiedy po raz pierwszy zobaczyłem sztama. Oczywiście czytałem w gazetach, słyszałem, ale nigdy nie miałem okazji go zobaczyć. I dopiero w roku 50 na Mistrzostwach Polski Juniorów, jako ten 17-letni chłopaszek, zdobyłem tytuł Mistrza Polski. Zostałem zresztą uznany najlepszym bokserem tych mistrzostw. Pamiętam taki moment, kiedy sztam mnie zawołał, mówi: wiesz ty Drogoszek, ty masz sporo talentu, kto wie, czy z ciebie nie będzie dobry bokser. Masz mnóstwo wad, ale kto wie, za parę lat może będziesz dobrym bokserem. No, te słowa dla mnie były olbrzymią otuchą i od tej pory powiedziałem: tak jest, panie sztam, będę robił wszystko, żeby być dobrym bokserem. I chyba to częściowo się udało. Milligan atakuje, a Drogosz zbiera punkty. Leszek Drogosz wyraźnie zwycięża. Czwarty tytuł mistrza i nie ostatni. W latach, których bardzo intensywnie trenowałem, udzielałem się w kadrze narodowej, jednak zaniedbałem naukę, co było olbrzymim błędem. Właśnie po Mistrzostwach Europy w Berlinie, będąc dwukrotnym mistrzem Europy, zacząłem sobie zdawać sprawę, co dalej. Stąd postanowiłem od roku 55 bardzo intensywnie rozpocząć swoją edukację. Mnie było bardzo ciężko, bo kilka lat przerwy w pewnym sensie mnie wyjałowiło. Wówczas właśnie odbywały się Mistrzostwa Polski, na które mój dyrektor szkoły zresztą nie wyraził zgody. Nie wyjechałem na te mistrzostwa i z tego tytułu, że była to próba przedolimpijska, zostałem zdyskwalifikowany za niewzięcie udziału w Mistrzostwach Polski. Leszku, masz goście? Cholera, nie mam czasu. Zaraz. Thank you.
Proszę. Jeśli chodzi o olimpiadę, to pan źle trafił. Co ty palisz? A co mam robić? Ja przez 4 lata zaczynałem szkołę i każdorazowo po pół roku musiałem przerwać, bo zgrupowanie, bo przygotowania, bo turniej, bo to, a przecież wreszcie trzeba się za coś wziąć. Ja mam żonę, 2 dzieci. No i dobrze, inni tego nie mają. No tak, ale inni nie zawsze na tym dobrze wychodzili, jak pan sam wie. Przedwojenni mistrzowie, czy nawet powojenni, albo w szpitalu, albo w więzieniu. A ja tak skończyć nie chcę. Nie radzę ci nawet. I teraz to jest dla mnie najważniejsza sprawa, także nie wiem, czy w ogóle potrzebnie się pan fatygował. A ja w ciebie wierzę. Tak, teraz pan tak mówi. Dawno to było, jak była narada w Warszawie? Dyskwalifikowali mnie za co? Za co? Za to, że chciałem się uczyć? To pan nic nie powiedział. Słuchał pan spokojniutko. Wtedy miałeś do mnie więcej zaufania. Tak, tylko wtedy to było 3 lata temu. Dyskwalifikacja to jedna sprawa, a rozsądek druga. Czasem trzeba zrobić krok do tyłu, żeby nabrać rozpędu. A inna sprawa, przecież pan wie, ja od ilu lat robię po 4 kilogramy. Kto wie, czy to się na zdrowie nie odbije. O to się nie martw, jest szansa na medal. Aha, bo panu o medal chodzi, a nie to, co ja będę robił. Decyzja należy do ciebie. Prawdopodobnie, gdyby mi ten rok nie poszedł tak dobrze, no chyba bym nie pojechał na olimpiadę, no ale kto wie, i tak medalu nie zdobyłem. Majdloch rozpoczyna od ataku. Próbuje trafić Polaka szerokimi, potężnymi ciosami. Kukier jest ważny i z bajeczną pewnością zbija ciosy. Z podami unika kontaktu z pięściami Majdlocha. Wpadają wsparcia, w których Polak jest lepszy. Jak dotąd wszystko idzie dobrze. Kukier ma przewagę. Sztam musi przekrzyczeć 5000 ludzi. Pracuj ogół rączki. Wyprzedzaj go. Jak się cofasz, to i prawą zdołbi potem, tak? Odskok na jego atak. Odskok na jego atak. To misteria zaraz, a jak na tarcie robiłeś. Ty nie musisz wygrać, pamiętaj, w finale jesteś. Ostatnie starcie. Cudowna maszynka do bicia, tak nazwali Kukiera zagraniczni dziennikarze. Jednak ta maszynka to nie automat. Kukier to myślący bokser. Jakby 7 zmysłem wyczuwa przeciwnika. Wie, kiedy zaatakować, a kiedy poprzestać na obronie. Ciężka była droga do złotego pasa. Wicemistrz olimpijski Basel, słynny Bulakow, a dziś w pokonanym polu twardy Majdlo. Henryk Kukier na błękitnym podium. Thank you.
Idź na toaletę, zobacz, co się tam dzieje. Co ty sobie wyobrażasz? Jak ty się zachowujesz? Panie Feliksie, ubliżam. Twoje pięści potrzebne są na ryngu, a nie tutaj. Podpadłeś się mnie. Wracaj do stolika. Ja przepraszam. Jak było? Fel. Czysto na punkt. Moja szkoła. No, pamiętam Felka od przedwojny. Mogę powiedzieć, dlatego to był rok 35, a grałem w juniorach Legii. W tym momencie Felek trenował Legię, był trenerem Legii. I grałem na skrzydle, jak dziś pamiętam, na prawym skrzydle, bo słabo miałem lewe nogę, prawe lepsze i byłem kiwkarz taki, a la brychcy. Te zwody miałem, tułowia i tak dalej. No i Felek podczas przerwy do końca grasz mecz i jutro przychodzisz do mnie na trening. Ja w ciebie widzę boksera. Co się będziesz marnował, mówi tu. W kolektywie, w tylu, w takim organizmie dużym, indywidualny sport to jest piękny. No jak zobaczyłem, taki wielki trener mnie weźmie, to chyba większe sukcesy będę miał. No i poszedłem do niego, u niego miałem pierwsze lekcje boksu. No pan Sztam to był indywidualnością wielką. Powiedzmy, podejście do zawodników to było takie, że on wyciągał z zawodników, co oni potrafią i to w jaki sposób eksponował. Powiedzmy, indywidualnie uczył każdego. Wiedział, że powiedzmy Antkiewicz to był powiedzmy zawodnik, który mocno bijący, prawda, i musi mieć tą kondycję, prawda, to egzekwował. Drogosz był tym wirtuozem, prawda, to tylko i wyłącznie uczył tych zajstepów, odskoków, prawda, to co się ludziom podobało. Także korzystał powiedzmy z umiejętności poszczególnego zawodnika, nie chciał narzucić swojego jakiegoś stylu, prawda, a wyzwalał powiedzmy jego umiejętności. I to powiedzmy cechowało jako tego największego trenera. Kogo pan Sztam uważał za najlepszego boksera, jakiego wychował, jakiego miał w swoich rękach? No to co ja słyszałem i wiem, i co do mnie mówił, co do wszystkich mówił, że jego najlepszym pięściarzem wszechczasów naszego boksu był Tolek Kolczyński. Cześć, Taneczko. Jak ty wyglądasz? Bój się Boga, co z tobą jest? Coś ty nie spasena? Chory jestem. Chory, ty zawsze chorujesz teraz. Zostaw nas, Stasiu, sami. Będziesz walczył z papem. Chory jestem, przecież powiedziałem. To nie wyjdziesz do niego? Do każdego wyjdę. Jak będę zdrów. To zjeżdżaj do domu spać. Kiedy ta walka? Za 10 godzin. Jesteś z 17.
6 lat za dużo. Wiem, że po 8 razach knockdownów od papa w trzeciej rundzie obraz walki się odmienił. Ach, i zaczął panować właśnie na ringu Kolczyński. No wtedy tylko słyszałem, szum straszny, to był wjeżdżalni bodajże w Warszawie. Tak, tak. 29 listopada. Brawa wielkie. Gdyby ta runda powiedzmy potrwała minutę czy ileś tam sekund nie starczyło dłużej, pół. Tak, to by Kolczyński był zwycięzcą. No w każdym razie pap później oświadczył podobno, że wspominał zawsze, ile razy ja się spotykałem, a na wielu meczachśmy razem boksowali, to znaczy nie jako mój przeciwnik, z tym, że w jednej drużynie, to zawsze bardzo jakoś tak, z jakimś takim podkreśleniem wspominał właśnie Tolka Kolczyńskiego, że to był wielki bokser. Wielka siła woli, ambicja. Ach, no, dla mnie to niezapomniany bokser. Słyszałem właśnie, jak Tolek Kolczyński przyszedł i tych średniaków zobaczył, tam chyba z 7 siedziało. I po co oni tu przyjechali? Co oni chcą tutaj? Puchary te brać? Ja im powybijam z głowy. Takie miał z głowy. Takie... Był taki wielki kozak. Tak, to mi się podobało, że on taki był, prawda? Zawsze pewny siebie. Zawsze pewny siebie. A ja to pana chyba skądś znam. Nie. Ale tak mi pan kogoś szalenie przypomina. Pani też mi kogoś przypomina. Tak, a kogo? Nie bardzo. Ciekawa jestem. Żony. Ja? Przecież pan jest pan Kolczyński. Nie? Nie? O Jezu, taki podobny. Się z nim przyjaźnił do końca. No bardzo się przyjaźnił. Nawet opiekowałem się nim. Nie zapomnę takiego artykułu, gdzie poprosiłem pana, jak dziś pamiętam, Bogdana Tomaszewskiego, żeby go odwiedził w szpitalu. No i on, jak dziś pamiętam, mówił do mnie tak i do redaktora. Jestem samotny, ale jeden Tolek mnie nie opuszcza. To jest smutno. Ja nie mogę mówić tego, dlatego że to jest dla mnie przykre. No i po tym właśnie artykule przyszło bardzo dużo listów do Tolka, bo on powiedział, że samotny, opuszczony i tak dalej. Dostał dużo listów, nawet jeden list dostał taki, że jedna pani proponowała małżeństwo, nawet bogata pani, ale nie wiedziała, w jakim on stanie jest naprawdę, albo w tragicznym stanie naprawdę. Umarł tak nieszczęśliwy i tak głupio, tak według naszych zdań, opinii, sportowców i wszystkich, on nie powinien się do tego doprowadzić, żeby tak skończyć życie. Antoś, gaś!
Kolka miał go na deskach. Kogo? No papa. Miałby go na dobre, gdyby nie przespał pierwszej rundy. W trzeciej zabrakło mu 20 sekund. Na każdego jest metoda. No a pap? Jaka metoda jest na papa? Jeszcze się taki bokser nie urodził, żeby nie można byłoby mu dać rady. Chociaż może Kolka w swoim najlepszym okresie. Panie trenerze, przyjechał samochód. No to co, Zbysiu? Zostaniesz w hotelu. Przyślę po ciebie samochód. No teraz najlepiej było, gdybyś się przespał. Dobrze. Heniek, chodź. Mam prośbę. Wiesz, w walce może być różnie. Weź, wyprowadź moją żonę na samą moją barkę. Choćby nie chciała iść. Co będzie się bił? Na dół, na górę? Gdzie mnie dzisiaj będzie bolało? Tak? Ja chciałam, żeby pan mi się podpisał, bo wszystkich już mam, tylko pana jeszcze mam. Proszę. Jak pani na imię? Basia. Trzymaj go prawą, cały czas na dystans. Szybkie nogi. Heniek wyprowadził żonę, teraz już można było tylko myśleć o walce. Idzie pap do przodu, ale nie uderza. No jest niższy, aniżeli sądzi. No pap w dalszym ciągu czaruje, że obydwaj walczą z odwrotnych pozycji. Bardzo silny sierpowy. Papa, drugi cios. Czaszenkiem rzuca Pieczykowskiego na deski. Jest liczony Pieczykowski. Sędzia łapie drej liczy do 8. Pieczykowski momentalnie zrywa się. Stoi, przyjmuje pozycję, ale i cios jeden i drugi był bardzo silny. Przenieśli się teraz obydwaj zawodnicy na środek ringu. Otrzymuje dwa bardzo silne ciosy. Pieczykowskiego. Ale atakuje w dalszym ciągu pap. Zapędził swój zielony narożnik przeciwnika. Oberwał prawy sierpo prawka lewym sierpem. Pap leży, co mu się rzadko zdarza, na plecach. Wstaje, opiera się o liny, zatoczył się. Sędzia liczy, pada w narożnik neutralny. Już walka rozgorzała. Pietrzykowski bije w tej chwili osłabionego papa. Aż żal patrzeć na papa. Chwieje się, kiwa, nie widzi przeciwnika. Sędzia łałkę dry odsyła nieprzytomnego do narożnika. Widać wyraźnie, że mocno drga broda Sztama.
No widzisz, dostałeś go. Razem żeby go dostali, panie Feliksie. No ile razy z Węgrem walczyłem, to zdawałem sobie sprawę, że to będzie, znaczy jest ciężki orzech do zgryzienia. Z nim walczyć to tak jak saper, który w każdej chwili może wejść na minę, tak samo u niego. Każdy moment nieuwagi to był momentem, mógł być ostatnim momentem walki. Sztam należał do tych trenerów, którzy nie wyróżniał specjalnie, szczególnie na sali jakiegokolwiek zawodników. Starał się mierzyć wszystkich jedną miarą. Tym, że były momenty, gdzie powiedzmy zdawałem sobie sprawę, że tam będąc podenerwowany jakąś moją opieszałością albo złym wykonywaniem zaleceń jego, krzyknął. No, dla mnie to było wtedy wywoływało właściwie odwrotny skutek. Wtedy ja się usztywniałem i starałem się już nie słuchać, coś tam mówi, chociaż po pewnym czasie dochodziłem do wniosku, że on jest po to, żeby zarządzić, a jestem po to, żeby wykonywać. Panie Zbyszku, w tamtych latach, kiedy przychodziliście do boksu, co wami kierowało, jakie były motywy? Przede wszystkim chyba jakieś chęć wyżycia się, upodobanie w tym kierunku. No, na pewno nie odgrywały decydującą rolę tutaj kwestie materialne. Jakieś chęć poprawienia sobie życia. I w związku z tym mogło być jakiś większy zapał. Z tym, że generalnie rzecz biorąc chyba dobrobyt, wzrost stopy życiowej nie jest sprzymierzeńcem dla spopularyzowania uprawiania sportu, niejako spopularyzowania ciężkiej pracy. Przed samym wyjazdem do Tokio było nas trzech rywalizujących zawodników. Petek, Donsal i ja. I był taki decydujący sparing na dwóch ringach prowadzony. Ja w tym właśnie rundzie sparowałem z Petkiem. Na drugim ringu Donsal z jakimś przeciwnikiem, nie pamiętam już z kim, w każdym bądź razie pan Felix nie obserwował, tak mi się wydawało. I ten sparing wypadł mi bardzo dobrze, ale ten sparing również obserwowała moja żona z balkonu, bo to było w Cetniewie się działo. Po sparingu nie wytrzymała nerwowo, podeszła do pana Feliksa i powiedziała: panie Feliksie, Józek tak bardzo fajnie sparował z Petkiem i pan wcale tego nie widział. Nie wiem, czy pan nie chce zauważyć jego wzrastającej formy, czy żeby ewentualnie pojechał. Pan Felix na tą wypowiedź żony nic nie zareagował, w ogóle nie odezwał się, no ale efektem było to, że ja pojechałem do Tokio i tam zdobyłem złoty medal. Było młodzi ludzie trafiający do sportu, do boksu, potrzebują jakiegoś ukierunkowania na dalszą drogę życiową. To jest takie kształtowanie charakteru w grupie jest bardzo trudną rzeczą, ale jednocześnie zależy wszystko od zawodników i od trenera prowadzącego tą grupę. I ja przynajmniej, mam nadzieję, że i również moi koledzy, wynieśliśmy ze współpracy z panem Felixem bardzo wiele. No, przynajmniej najlepszym przykładem jest to, że jesteśmy w tej chwili, wielu z nas zajmuje dosyć poważne stanowiska, jesteśmy w życiu, znaleźliśmy swoje miejsce i nikt nie wszedł w jakiś konflikt z prawem czy coś w tym rodzaju. W każdym razie bardzo wysoko oceniam ja kontakt nie tylko sportowy, ale i życiowy z panem Feliksem Sztamem. No nie mam ani butów, ani spinek. Masz. Wszystko stoi przygotowane. Pomożesz? Weź tam z tyłu. Dobra. No. Tak. Tak. Tak.
Spróbuję coś zrobić. Sztan miał wylew. Jest w szpitalu. Halo? Dzień dobry, Kulej mówi. Czy mogę z pułkownikiem? Tak. Na balu. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dobry wieczór. Czy można z redaktorem Zmarzlikiem? Jerzy Kulej. Dziękuję. Jurek? Cześć, Jurek Kulej mówi. Słuchaj, mam taką sprawę. Mam sprawę. Felek w szpitalu wylew miał już tam. Tak. Leży na Czerniakowie, w czerniakowskim tym szpitalu. Nie masz kogoś, bo to wolna sobota, tam nie ma żadnej opieki, nic. No prezes jest na balu, dzwoniłem już. No jego to ja nie znam, no. A będzie na balu? No dobra, to może byśmy dobrze, no. Tak. No fajnie, dobra. Dobra, to ja już jadę. No to do zobaczenia. Cześć. Cześć, serwus. Cześć. Mam prośbę. Chciałem się zwolnić dzisiaj po południu. Przyjechali znajomi z Elbląga. Zapraszają na do kina na kolację. Mi zadzwonił też na miesiąc jak kolację. Wróciłbym trochę później. O której? Ja wiem, no po 12, może trochę po 12. Tylko uważaj na tej kolacji, żebyś się nie strął. No przecież zna mnie pan, wie pan. No właśnie. Dziękuję. Się przeciągnęło, panie trenerze. Siadaj. Napisz mi oświadczenie, że rezygnujesz z udziału w kadrze. Prosisz o pozostawienie na obozie w charakterze sparring partnerem. Ja wyrażę zgodę i wtedy będziesz mógł przychodzić, kiedy chcesz. Ale ja nie rezygnuję, panie trenerze. A co ty sobie wyobrażasz? Jak zostałeś mistrzem Polski i Europy, to teraz możesz się migać. Zapamiętaj sobie, gówniarzu, że to już jest zamknięty rozdział tej książki. Nie ma odcinania kuponów. Chciałem, żebyś przywiózł z olimpiady złoty medal, ale nie będę cię szukał po nocach. A teraz zjeżdżaj do łóżka. Były to 2 lata ciężkiej charówy. Ale jednak pojechałem na tę olimpiadę. Jakoś się udało.
Felek był urodzonym pedagogiem. Był bardzo opanowanym człowiekiem, kochał młodzież. Żebyście widzieli, jak on się tu z dziećmi bawi. No, to jest pielęgniarka, przedszkolanka. Na sali był inny. Żaden z chłopców nawet o największych wynikach nie spoufalał się z nim. Były takie śmieszne historie, nieraz sobie zakpił. Lubił zakpić, miał poczucie humoru. Doskonale tańczył, był wesoły. Gdybyśmy go mieli tu dziś, to chyba by państwo pełni śmiechu wyszli stąd. Kawały, nieprzerwane kawały z poczuciem doskonałego, powiedzmy, akcentu, rytmu, nawet takie tak zwane szmące sowate. Kpiarz ogromny. On kiedyś zakpił z jednego z poważnych działaczy, wiceprezesa związku, który przyjechał na inspekcję. Mówi, jak jest? No dobrze jest, ale wiesz, Tadek, mamy kłopot. Ten kukier, on jest niemożliwy, to jest nałogowy alkoholik. Mówi, on musi przed zajęciami 100 gramów wypić. Niemożliwe. No tak, wszyscy byli zmówieni. No więc chodzi Tadek, to mój przyjaciel serdeczny, zresztą i wychowanek. Zmartwiony strasznie. Mama poszła do zarządu. Oczywiście drugim kanałem poszło właściwe. Poinformowanie ludzi, śmieli się przez wiele lat Sadeusza, ale taki stary działacz dał się nabrać. Kukier abstynentem był od początku do końca. Umiał znaleźć atuty, wartości w młodym zawodniku. No przecież sytuacja chociażby ze mną. Paweł Szydło mnie widział na turnieju i zaproponowano mój udział w zgrupowaniu kadry, to powiedział, nie warto, to szablun mały, to tam szkoda czasu. A pan Felix tam zobaczył mnie, zorientował się, porozmawiał, obserwował, widział, że mam, że jestem odważny, że mam wrodzoną szybkość i te predyspozycje połączymy i na pewno coś z tego będzie. Przecież ja nie miałem nigdy warunków takich typowych na boksera, żeby na przykład każdy mój przeciwnik miał o 10 cm minimum dłuższą rękę. Także ja nie mogłem prowadzić równej walki, takiej powiedzmy na wymianę ciosami prostymi. Ja musiałem kombinować, musiałem szukać jakichś innych rzeczy, które właśnie podsunął mi bardzo trafnie zawsze pan Felix. Krótsze ramię, ale duża odwaga. Jeżeli on bije prawym prostym to i odkrywa się, opuszcza lewą rękę, to zejdź pod ten prawy, trzepnij prawym sierpowym. Jeżeli zrobisz to szybko, to trafisz pierwszy. Jeżeli się odkryjesz, to on może trafić. Jak się zawahasz, nie uwierzysz, to może być niedobrze. Zaryzykuj, spróbuj. No udawało się. Było wiele takich przypadków, kiedy taka właśnie recepta w trudnych sytuacjach, jedna rada. Tak gdzieś dopatrzył się pewnych rzeczy, umiał tak doskonale dopasować pewne rzeczy, które ja mogłem wykonać, bo można coś powiedzieć zawodnikowi, on tego nigdy nie wykona. Bo to jest nie... No, nigdy tego nie zrobi, nigdy nie zrealizuje. A on wiedział, że wszystko to, co podrzucił, zaproponował, to że do tego był zdolny zawodnik, że mógł to wykonać. W moim przypadku było podobnie. Helek. Na C, na 10 liter, znany kapitan Polskiego Związku Bokserskiego. Słuchaj, myśmy dziś ustalili skład. Pamiętasz. A twój pupil nieobecny. Jurek! Co ty wyprawiasz po nocy? Przepraszam, panie Fredrze, chciałem to utrwalić, nie mogłem spać. Tak mi to pasowało, pan mi to wczoraj pokazał. Szanuj tu na nerwy. Alarm chciałem robić. Przepraszam. To było w Meksyku w 68 roku na olimpiadzie. Przed walką finałową. Grudzień przegrał wadze lekkie, od razu po nim boksowałem, więc nie miałem kontaktu z panem Feliksem, bo był przy ringu, a ja w międzyczasie byłem w szatni, doprowadzony przez Stanisława Zaleskiego do ringu, w szlafroku rozgrzany, przygotowany do walki. Wysłuchałem hymn pięściarza amerykańskiego. Grudzień stał na podium na drugim miejscu i miałem moment takiego kontaktu z panem Feliksem. Spojrzał na mnie, zobaczyłem wtedy takiego starca, zmęczonego, starca, który przegrywa. Nigdy nie zdawałem sobie sprawy z tego, że on tak może przeżywać nasz udział, nasze starty w naszych pojedynkach.
I mówi do mnie, tak patrzył na mnie Wiórek, jesteś ostatni. Jak ty już nie, to tego hymnu nie usłyszymy na tej olimpiadzie. Jest koniec olimpiady. Ostatnia szansa. Pamiętaj. No było to tak szalenie mocne i takie wymowne, no niewiele tych słów. Ale forma, w jakiej to powiedział, no czułem, że gdyby mi dwóch przeciwników postawili wtedy tam jeszcze jakąś przeszkodę, to też bym się na to rzucił, żeby pokonać, żeby usłyszeć ten hymn i żeby zrobić temu starszemu panu tą przyjemność wysłuchania tego hymnu.